Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam fanów tureckich seriali i zapraszam na recenzję odcinka 96 serialu Esaret Dominika Wiązecka. No i tak, mamy to. Orhun ma kryzys. To nie jest kryzys wieku średniego, to jest kryzys wynikający z tego, iż sobie uświadomił, że jego matka jest potworem. No. No Każdy w taki czy inny sposób miał takie czy podobne doświadczenia. Orchun bardzo cierpi. Tej macy tu już się nazbierało, tak? Nazbierało. Już wiele rzeczy zrobiła złych. Doprowadziła do śmierci cywilnej jego ojca. Oddzieliła dzieci od ojca, rodzinę od ojca. No a teraz okazuje się, że. Zabrała dziecko jego siostrze, skazując go na biedę i na poniewierkę. No i Orhun jest zrozpaczony w depresji, pała chęcią zemsty. No i Hiram mówi, żeby tak się nie zachowywał, bo w ten sposób karze nie tylko siebie, ale także całe swoje otoczenie. Trudno powiedzieć, czy te słowa przekonują jakoś Orchuna. Słuchajcie, o, 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 o a, matko, ale to jest zabawne, to jest zabawne, to jest urocze, 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 urocze. Proszę kontynuować, proszę to rozwinąć. Szanowna produkcja, proszę rozwinąć tę scenę. Mnie to bawi, mnie to bawi, mnie to bawi. Major Domus kaja się przed panią Afifą, kaja się, ponieważ tak źle postąpił, zawiódł jej zaufanie, w wyniku czego pani Afifa stała się czarną owcą w tej rodzinie, to ona piętnowała czarne owce w tej rodzinie i wszystkim wskazywała, gdzie jest ich miejsce, aż tutaj nagle, no niestety, yy, biedna pani Afifa sama stała się czarną owcą i major Domus, któremu wydawało się, że jest sprytny, no, biedaczek Kaja się. Proszę, proszę to rozwinąć. Mnie to bawi. Mnie to bawi naprawdę. Ja bym chciała więcej takich scen oglądać. Czy ja jestem normalna? Nie wiem, to jest, chyba, to jest chyba temat na osobny film, ale mnie to rozbawiło no i biedna pani Afifa zastanawia się nad tym dlaczego tak zrobiła no musiała tak zrobić dla dobra rodziny tak uważa, że zrobiła to dla dobra rodziny no to jest takie dosyć specyficzne podejście do kategorii dobra rodziny no, no i losy pani Afify właśnie się rozstrzygają Hira chodzi wokół Orchuna próbuje go troszeczkę zresocjalizować nawrócić no Orchun jest zły nie chce się nawracać. Pała chęcią zemsty, i ta zemsta będzie miała miejsce również w 96 odcinku. No. Dobra, to, to mijamy, mijamy, mijamy. Mamy scenę w salonie i Orhun wobec całej rodziny. Zdumionej, wstrząśniętej i zmieszanej mówi, iż pani Afifa wylatuje z domu. Ależ jak to, ależ skądże, ależ, ale, ależ? Gdzie wylatuje? Tam do tego małego domku ym, przy gospodarstwie, tam będzie mieszkała. No i pani Perichan mówi: No, ale jak sobie pani Afifa tam poradzi? Jak ona sobie tam poradzi? Ojoj, ojoj. No obawiam się, że Hira w swej dobroci będzie panią Afifę ratować i przywracać do rezydencji. No, pani Afifa zostaje publicznie ukarana i napiętnowana. No, piękna scena, piękna, piękna. Oni tam w tym esarecie ostatnio ruszyli z kopyta. I to jest bardzo dobra, dobra myśl. No i tutaj nauczyciel duchowy Jakub ma przemowę do... Kenana i mówi mu: Jeżeli twoje serce porusza się na czyjś widok, to znaczy, że kochasz, a miłość jest wszystkim, co istnieje. Tak mówi nie tylko Misz, Jakub, tak mówi także Emily Dickinson, amerykańska poetka. Tak, miłość jest wszystkim, co istnieje. Więc jeżeli twoje serce otwiera się na kogoś, porusza się na czyjś widok, to łap tę miłość łap. Po druga może nie przyjść. No, no, ale się rozgadałam. Licencja poetyka. Dobra, kochani, bardzo proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i o oglądanie innych moich filmów. Życzę Wam dobrej nocy, dobrego dnia, miłego oglądania. Dominika Wiązecka.